Georg Simmel urodził się 1 marca roku 1858 w samym sercu Berlina, na rogu ulic Leipzigerstrasse i Friedrichstrasse. W tym czasie był to europejski odpowiednik Times Square. W swoim życiu zetknął się z bardzo wieloma nurtami intelektualnymi i moralnymi. Był nowoczesnym mieszczuchem bez powiązań z tradycyjną kulturą ludową. Urodził się jako najmłodsze z 7 dzieci obrotnego żydowskiego biznesmena, który przeszedł na chrześcijaństwo. Ojciec zmarł, gdy Georg był jeszcze młody i opiekę nad chłopcem przejął przyjaciel rodziny, właściciel wydawnictwa muzycznego. Jego matka była kobietą apodyktyczną i dominującą, a jej relacja z synem nie należała do szczególnie bliskich. W tak ukształtowanym środowisku rodzinnym Georga szybko dopadły uczucia bycia z boku i niepewności. Po ukończeniu gimnazjum studiował historię i filozofię na Uniwersytecie Berlińskim. Miał wtedy styczność z niektórymi z najważniejszych postaci świata nauki tamtego okresu. Z historykami Mommsenem, Tritschkiem, Sybelem i Droysenem. Z filozofami Harmsem i Zellerem. Z historykiem sztuki Hermanem Grimmem. Z antropologami Lazarusem i Steinthalem, którzy stworzyli walkę psychologii. A wreszcie z psychologiem Bastianem. W 1881 otrzymał doktorat z filozofii za pracę pod tytułem Natura materii wedle kantowskiej monadologii fizycznej. Miał szerokie spektrum zainteresowań od historii przez filozofię i psychologię aż po nauki społeczne. Ta uniwersalność poglądów i zainteresowań naznaczyła całą jego karierę. Głęboko związany z berlińskim środowiskiem intelektualnym zarówno na uniwersytecie, jak i poza nim, nie podążał jednak zwykłą ścieżką ówczesnych niemieckich akademików, którzy z reguły przemieszczali się od uniwersytetu do uniwersytetu tak podczas nauki, jak i pracy. Postanowił zostać w Berlinie, gdzie od 885 pełnił funkcję prywatdocenta, wykładowcy, którego pensja jest zależna tylko i wyłącznie od opłat studentów. Rozpiętość jego wykładów odpowiadała jego zainteresowaniom i sięgała od filozofii i etyki, aż po psychologię społeczną i socjologię. Wykładał m.in. Kanta, Schopenhauera, Darwina i Nietzschego. Trzymał ciągle rękę na pulsie najnowszych trendów w myśli społecznej i metafizycznej. Jego wykłady były bardzo popularne i szybko stały się ważną pozycją w kalendarzu wydarzeń nie tylko dla studentów, ale także dla elity kulturalnej Berlina. Prywatdocentem pozostał aż do roku 1901, gdzie w wieku lat 43 został nagrodzony przez władze uczelni tytułem Außerordentlicher Professor. Był to tytuł czysto honorowy, który nadal nie umożliwił mu uczestnictwa w sprawach społeczności akademickiej i nie zniwelował piętna obcego. Simmel był już jednak wtedy człowiekiem o sławie wykraczającej nie tylko poza Niemcy, ale i Europę, sięgającej ośrodków w Stanach Zjednoczonych. Miał na koncie 6 książek i ponad 70 artykułów przetłumaczonych na angielski, francuski, włoski, polski i rosyjski. Jednak za każdym razem, gdy aplikował o awans na uczelni, spotykał się z odmową. Gdy zwalniała się wyższa pozycja na którymkolwiek z uniwersytetów w Niemczech, Simmel konkurował o nią. Jednak mimo poparcia ze strony wiodących wykładowców, wliczając w to Maxa Webera, nie dostawał tych posad. Nie stał się przez to zgorzkniałym odrzutkiem, wręcz przeciwnie. Był aktywnym uczestnikiem intelektualnego i kulturalnego życia stolicy, pojawiającym się w wielu modnych salonach. Spotykał się z socjologami i filozofami. Razem z Weberem i Tönniesem byli założycielami niemieckiej szkoły socjologii. Zawarł wiele przyjaźni z artystami. Rainer Maria Rilke i Stefan George byli jego bliskimi przyjaciółmi. Dobrze się czuł w sytuacji, gdy rozmowa stawała się owocna dla obu stron, a tak działo się z artystami, krytykami sztuki, czy też najlepszymi dziennikarzami i pisarzami. Mocno wdrożony w miasto, Simmel stał u zbiegu wielu światów, dotarł również do wielu publik i cieszył się wolnością, jaką dawało mu takie położenie. Jego poczucie względnej lekkości mogło wynikać również z faktu, że jego opiekun zostawił mu sporą sumę pieniędzy, dzięki czemu nie zamartwiał się finansami, jak wielu innych prywatnych docentów i außerordentliche profesorów w przedwojennych Niemczech. W Berlinie on i jego żona Gertruda, którą poślubił w 1890, żyli wygodnym życiem klasy wyższej. Ona również zajmowała się filozofią. Publikowała pod pseudonimem Marie Louise Enkendorf, m.in. praca o filozofii religii i seksualności. Stworzyła w ich domu miejsce regularnych spotkań, gdzie towarzyskość, którą później opisywał, znalazła dla siebie tak dobre miejsce. Mimo odrzucenia przez instytucje naukowe, Simmel cieszył się przyjaźnią wielu znanych akademików. Max Weber, Heinrich Rickert, Edmund Husserl i Adolf von Harnack wielokrotnie pomagali mu zdobyć tak bardzo zasłużony rozgłos. Wielu jego przełożonych czuło się zagrożonymi przez łatwość, z jaką Simmel wykładał, przyciągając tym do siebie nie tylko studentów, ale także szeroką pozaakademicką publikę. Wielu z jego współczesnych w swoich zapiskach podkreślało, że starał się wykazywać kreatywnością i inwencją przy przekazywaniu wiedzy. Wykładając, stawał się kimś innym. Wymachiwał rękami, dźgał palcami powietrze, robił dramatyczne pauzy,
by zaraz potem wyrzucić z siebie mnóstwo pomysłów. Jak ulał, pasuje do niego opinia, którą niemiecki krytyk Walter Benjamin powiedział o Marcelu Pruście. Jego najbardziej błyskotliwe, najbardziej przekonujące obserwacje trzymają się swoich przedmiotów jak owad liścia. W podobnym tonie mówili o nim m.in. biograf Emil Ludwig czy George Santayana, pisarz amerykański. Niestety, kiedy wreszcie dostał tytuł profesorski Uniwersytetu w Strasburgu na pograniczu Francji i Niemiec, nie mógł tam wykładać. Przyjechał tam w roku 1914, kiedy większość sal wykładowych została już przekształcona na szpital polowy. Nie przejmując się ironią swojego losu, złożył kolejne podanie o etat profesorski na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdzie były dwa wolne miejsca. W 1915 zostało ono odrzucone. Zmarł na raka wątroby tuż przed końcem wojny 28 września 1918. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, ewentualnie obejrzyj inne moje filmy, które właśnie wyświetlają się na ekranie.